Siema, tu Majki. Witam Was w Sharing Simulator 22 na polskiej serii. Dzisiaj będziemy mieli żniwa. Nowego pola. Jak widzicie, bajzon. Mucimy dzisiaj rzepak. Po starej łące zasialiśmy też sobie zboże w zeszłym odcinku. Czyli mamy też rzepaczek. Wymaga wołowania, ale to po nie sobie zwołujemy. Jak widzicie, mamy mało kasy na koncie. Jazda. Jadź. Przejdzie chyba wymienić ten kombajn. Dlatego podamy więcej. A coś większego, lepszego. Przerwne swoje kapusi. Wody nie dobrze zostałem, jak pan. Stąd to lider 774 przed przyczepą. Też planuję zrobić jakąś drugą serię. Farminga Apples de Foresta. Kurde, już urosła tam. Musimy na niczeczkarnię i robić na krzątkę, nie? Ogień. Tylko zobaczyliśmy pogięte motowidła, ale to nic, jedziemy dalej. Bo trochę sypie, jak widzicie. Musimy teraz pole zrobić na słomę. Prawdopodobnie tylko żniwa. Czekarnie będziemy najmowali po żniwach. Będzie jako polyka gotowa. Pomyślę, jedna rzędówka. Kupimy, a ponajmiemy sobie po prostu normalną sieczkarnią. Słabo sypie, słabo. Jest
dalej, 60%. Powiem trochę tego zboża, że bardziej w miarę dobrze sobie jest. Teraz nie przyczepkę i nie wiem, czy to nas odpuszczę od razu do wina. Chyba że zasiejemy też sobie kurykę na ziarno. Najmiemy sobie po prostu przystawkę, nie? Jako kurykę. Też dobra klasa była z kurykę. Jaś, ale tak, władza. Zatysik stoi, widzicie sobie. Trochę porządków porobiłem sobie w garażach. Tego już będę miał światło w wodzie, ktoś będzie płacił, ja będę szybciej odcinać, wrzucał, już teraz wrzucam. No to co jest? Jezu, kurwa. Jedziemy na te pole, co było w poprzednim odcinku zasiane, idziemy je wałować, nie? Piszemy pracownika prawdopodobnie, nie? Ten już ma pełen zbiornik, nie? Kurde. Nie rozumiem, jak można wymyślać na mapie jakieś płoty, nie? Szybko te pole nam poszły, naprawdę żniwa szybko poszło. Opuść. Aha, wałowania. Wymaga wałowania. Ale jak już jest pole urośnięte, to już nie zwołujemy tego. Nie. No to odwaliliśmy manianę. Zamiast w posiewach od razu zwołać pole, to ja dopiero wołuję, jak zboże urosło. A to już wtedy nie da rady. Was tym telefonami. A tak rzadko w to gram, że zapomniałem, że się na i wysypuje zboże, nie? Amator całe życie.
stacyjne oświetlenie załatwić, bo ta moja biedronkowa lampka popsuła się, nie? Nie mucimy. Dawca, to tylko zapewniamy. Wszystko wejdzie. Tego ZTS-a z pola ściągamy. Kurde, ja podpiałem, ładnie wyjechałem, bo jajeczko mamy. Dobra, zostawimy go tutaj, nie? Jak to było? Zwierzątka. O, temero mają mało. No ale widzę mleka, słomę, wydajność. Trochę coś tam idzie. Czyli opornika już trochę produkują. Jedziemy. Resztę sobie sam dopuszczę. Będzie tu się do mycia. Jak wam się podobał mecz Polski, ten ostatni? Dla mnie petarda, 2-0, nie? No nie spodziewałem się tego normalnie. Mam nadzieję, że następny mecz też mi dobrze pójdzie, nie? O 14 wyszłem z pracy i ogień, oglądałem, nie? No i co, i teraz zakończymy mucić pole. Wysypiemy i sprawdzimy cenę rzepaku, dobra. Sprawdzimy sobie cenę rzepaku. Jaka jest cena? Nie jedzie, nie jedzie, dobra. Rzepak, 1400 na zwrocie, nie? Sierpień jest największa niby cena. Ostatni przejazd.
klamka otwarta. O, wymaga wapna. Jak miło. To już się nowa akcja szykuje. Wapienka na nowym polu. No to super. No to będzie fajnego dla odcinek. Wysypać, bo przyczepa za mało. Wejdzie czy nie wejdzie? Weszło. Dobra, i teraz postawimy kombajn na następne pole. To są następne żniwa. Na którymś polu trzeba łąkę zrobić, nie? Jeszcze tylko nie wiem na którym. Ładny panie, ładny, ładny. I wsiadamy do zatorka, ogień. A. Musimy się paliwo jeszcze kupić, to wszędzie się kończy. Na razie wsypiemy to do... tutaj. Coś pojadę to sprzedać. Jeszcze pojadę to sprzedać. A, że źle to odwalił. Dobra, pojedziemy tędy. Źle pomyślałem z tym karmidełkiem dla kurek. Ale jakoś się złamaliśmy. Chodzimy, że paczek sprzedać. Jakaś kaska wpadnie za to. To oznaczyłem to miejsce, czy nie znaczyłem, gdzie to jest? Elewator zbożowy. Gdzie to jest? Koło pola 37. Ale będzie jazdy. Będę wszędzie wjechać na drogę. Definitywnie. Fajna mapa, taka mała Polska, ale wam powiem, że fajny klimat ma, nie? Dużo takich małych dróżek wiejskich, takich ścieżek wiejskich. A, akurat wyjedziemy na... O, jest! To bez mapy można jechać. Jezu, koniec pola, koniec dróżki. Kurde, no trochę bez sensu. Kurde, bez... bez sensu, bez płot. Jezu, ale mi się... Tu jest woda. Dobra. Ścieżkę dalej mamy jakąś wiejską, taką bardziej drogę. A już asfalt, panie. Dobrze, idziemy. Przedamy i kończymy odcinaczek, nie? O, jeszcze tu nigdy nie byliśmy.
Wjazd jest tamtędy. Jakie kombinacje? No jeszcze tu nie byliśmy. Pierwsza jest na tym skupie, ale wam powiem, petarda, dobra. Kaska się przyda. O, kasa się sprzedała. Z tym tysięcy trochę jest mało. Ale nie ma co marudzić. Lepiej 9 niż nic. Powrót na farmę. Pewnie jest jakaś droga na farmę, a ja przez pola jechałem na cukrzeni. Polem pojedziemy i tereni. Akurat pole jest. Nie wiem, czy zebrane, czy co, ale chyba się gospodarz nie obrazi. Po mojej farmy wyjechaliśmy. Poezja, poezja, jak pan. Trzymajcie się, subujcie, komentujcie. Nara.